Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu na moim kanale i dzisiaj coś dużego, mam nadzieję, że się zmieścimy tutaj na tym stanowisku, bo jeszcze czegoś takiego dużego tutaj nie odpakowywałem. W każdym razie dzisiaj obudowa. Co jakiś czas mamy jakąś nową obudowę do pokazania, tym razem jest to BitFenix Aegis. Pokażę Wam go w ten sposób, mimo tego, że możecie mnie nie słyszeć, bo mikrofon jest tutaj, a on może, a ta budowa może mnie zasłaniać, także mam nadzieję, że wszystko będzie ok. To jest właśnie taka obudowa. Podleciała do mnie ze sklepu Hard PC. Zobaczymy, przyjrzymy się jej, zobaczymy, czy coś ciekawego ma do zaoferowania i jak się prezentuje. Przetnijmy sobie tutaj to wszystko, jak unboxing to unboxing. Zawsze to tak zaplombują, że później człowiek ma problem z otwarciem. OK. OK. Dobra, mamy to. Mamy to przygotowane, zawsze tutaj nożyczki gdzieś na boku. Teraz jak to wyciągnąć, żeby wszystko było widać? Ach. Sobie może stanę bokiem, albo po prostu zrobimy to jak zazwyczaj z obudowami. Mamy jeszcze dynamiczne oświetlenie, bo słońce tutaj czasami zachodzi, ale tu nic. Coś tutaj jest, co mogło wypaść. Coś tam wypadło. A, instrukcja. Instrukcja. Be Invictable. Cała instrukcja do właśnie tej obudowy, ja sobie ją tutaj na chwilę na bok odłożę. Be Invictable, proszę bardzo. BitFenix Quick Installation Guide. I tutaj pewnie mamy wszystko opisane. Dokładnie wszystkie feature'y, wszystkie parametry tak naprawdę tej obudowy, jak można ją rozebrać i gdzie możemy co zainstalować. Ale ja tak powiedzmy na żywioł rzucę sobie na to wszystko moim okiem i odłożymy instrukcję. Jeszcze rozłóżmy ją. A, jest ona w różnych kolorach. Z tego co mi wiadomo, jest ona w różnych kolorach. Ta akurat jest niebieska, jak możecie zobaczyć. I powiem Wam szczerze, że akurat jeżeli chodzi o mnie, to można się domyśleć, że ja niebieski kolor bardzo lubię. I to, co już widzę na pierwszy rzut oka, jak otwieram tą obudowę, kochani, jedni uznają to za plus, inni za minus. Obudowa jest całkowicie lśniąca. To jest plastik razem z metalem, z jakimś aluminium pewnie, bądź też jakimiś metalowymi wstawkami. W każdym razie tutaj od góry na pewno mamy plastik. Tutaj te boczne panele są z jakiegoś materiału takiego typu aluminium czy stal. W każdym razie tutaj mamy od góry plastiki, ale to zaraz się temu bliżej przyjrzymy. W każdym razie tu mamy przód obudowy. Z tego co mi wiadomo, teraz akurat nie jestem w stanie jej podłączyć. Tutaj mamy wyświetlacz, który jest programowalny. Możemy na nim sobie wyświetlać różne grafiki. Tutaj właśnie za tym to będzie wszystko widać. Możecie zauważyć, że oczywiście nie ma tutaj stacji na żaden napęd optyczny, no ale praktycznie w tych czasach już te napędy nie zdają tutaj jakiegoś egzaminu, bo zazwyczaj wszystko się ściąga z internetu, bądź też przenosi na pendrive'ach. No i trzeba przypomnieć, że to jest obudowa, jeżeli dobrze pamiętam, to mini-ITX i micro-ATX, więc to jest troszeczkę mniejszy rozmiar niż takie standardowe MIDI-tower, tak? Także tutaj mamy taki przód, boczne kratka meszowa taka do wentylowania. Zobaczymy, pewnie od środka będą jakieś wentylatory. Tutaj z kolei ten jeden panel, który zazwyczaj jest odkręcany, jest w postaci szyby, przez którą będziemy mogli widzieć wszystko, co jest w środku. Tylko że ta szyba też jest, to jest taki plasticzek bardzo możliwe, że się może rysować. No ale w każdym razie ja raczej lekko uznaję za minus troszeczkę to, że to wszystko jest lśniące, to się będzie palcować, to się może rysować i tak dalej. Ale wygląda ciekawie naprawdę. Dobra. Zobaczmy, co jest z tyłu. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, pięć slotów na kartę rozszerzeń, więc jak widać nie jest to taki full jak MIDI-tower. Tutaj mamy oczywiście na zasilacz wyjścia z płyty głównej i jeden wentylator, który widzę w tym momencie, to jest właśnie tylko i wyłącznie ten. Zobaczymy, otworzymy w środku, czy coś innego jest. Zobaczmy jeszcze, co jest pod spodem. Pod spodem oczywiście mamy na całym spodzie jest siateczka, oczywiście filtr przeciwkurzowy i nie wiem, czy on jest, tak, on jest magnetyczny. On jest magnetyczny, jak widać można tutaj sobie założyć ewentualnie pewnie jakieś wentylatory, stopki, przepraszam, nie stópki, a chyba, że ktoś woli stópki. Stopki również miękkie, także wszystko będzie zabezpieczyć przed drganiami. Fajna, mała obudowa. Mi się to podoba, bo ja mam zawsze takiego kolosa i później tego, jak coś przewozić, to jest masakrycznie. Tutaj z kolei mamy top obudowy. Jest on, tutaj jak widzicie macie kratkę taką meszową, którą też pewnie można jakoś podnieść. Oczywiście, że tak, można ją podnieść. Proszę bardzo. Siatka, dzięki której zapobiegamy, żeby kurz nie dostał się do środka. Jednak jedna rzecz mnie tutaj zastanawia, słuchajcie. Obudowa jest tutaj zwężana. Tutaj mamy troszeczkę szerzej i tutaj jest zwężana. Jeżeli my zamontujemy wentylatory tutaj do środka, to nie uważacie, że jakaś 1/3 powietrza, które mogłoby być tutaj tłoczone, zostanie zatrzymana przez to, że tutaj jest tak wąsko? Tak też mi się wydaje, więc... No nie wiem, czy to jest takie ciekawe rozwiązanie. Jeżeli obudowa ma być przewiewna, to tutaj na pewno tracimy to, przez to, że tutaj jest tak mało miejsca, prawda? Jeżeli chodzi o przyciski, mamy duży przycisk Power właśnie z logiem BitFenix, mamy przycisk Reset oraz mamy przycisk do regulowania prędkości wentylatorów. Chyba z tego co wiem 3 albo 4 wentylatory można do tego podpiąć. Mamy 3 prędkości. Tutaj mamy USB 3.0, wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon i oczywiście diody. Tak się obudowa prezentuje z zewnątrz. Otwórzmy w takim razie sobie ten panel. W sumie tak naprawdę to jest pierwsza obudowa, którą mi jest dane chyba sprawdzać, która ma właśnie okno do wewnątrz, tak? Jest to dosyć ciekawe, jeżeli ktoś oczywiście tutaj lubi sobie zrobić tak, żeby w środku komputera było naprawdę ładnie i schludnie, to będzie mu też ciekawie tutaj patrzeć na to wszystko. Dobra, teraz tak, co my tutaj mamy? Zasilacz, który jest obudowany tutaj też z logiem takim wytłoczonym BitFenix. Mam nadzieję, że Wam tutaj to jakoś się postaram pokazać na innym rzucie kamery. Tutaj mamy wytłoczone takie logo BitFenix i oczywiście zasilacz jest tak jakby zakryty. To ostatnio zauważyłem, że dosyć często popularne w obudowach właśnie w ten sposób. Tutaj mamy z kolei pewnie dodatkowe akcesoria. To sprawdzę. Dodatkowe akcesoria. Tak, do montowania dysków. Do montowania dysków 3,5 cala oraz pewnie SSD-ków. No, a jeżeli chodzi o montaż dysków, ja może sobie obudowę położę, będzie mi troszeczkę łatwiej w ten sposób. Tutaj mamy możliwość zamontowania 2 dysków, pewnie 3,5 cala. Tutaj z kolei na górze mamy wyciąganą, bo to można wyciągnąć. Mamy wyciągane zatoki również na 2x3,5 cala. Tutaj z kolei, nie wiem czy to widać, postaram się tutaj to pokazać. Tutaj nad tą wyciąganą tak jakby szufladą mamy możliwość zamontowania 2 dysków 2,5 cala, jeżeli dobrze widzę. To prawdopodobnie też można odkręcić swobodnie. Widzę, że to jest przykręcone na śrubkach, kable i... Kurczę, powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczony tym, że tak naprawdę w tej obudowie domyślnie jest tylko i wyłącznie jeden wentylator. O, spadła klapa, a to się nic nie stało. Tylko i wyłącznie jeden wentylator tutaj z tyłu. Mam mało miejsca, więc przepraszam, że takie rzeczy się dzieją. Mam nadzieję, że sobie ogarnę niedługo trochę więcej. Także jeden wentylator myślę, że jest mało. Ktoś oczywiście musiałby sobie dokupić chociażby jeszcze jeden. Myślę, że dwa by było spoko. Tutaj też możliwość jest zamontowania, w tym miejscu jest możliwość zamontowania dodatkowego dysku 2,5 cala. Wszystkie przepusty są oczywiście też tak ogumowane. I zdejmijmy może sobie jeszcze przedni panel. Prawdopodobnie powinno się go pociągnąć tylko. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Tak, można go pociągnąć i pociągnąłem go aż tak mocno, że od razu wypadł kabelek, który trzyma, już się postaram Wam to pokazać, kabelek, który trzymał ten wyświetlacz. Tego tutaj nie widzicie. On od wewnątrz właśnie jest tutaj widoczny. Tutaj mamy kabel, dzięki któremu możemy podłączyć, żeby wyświetlało się to, co chcemy, żeby te dane były przesyłane. I tutaj w tym miejscu dokładnie, tutaj widzę z tyłu, tu pokażę Wam tutaj, w tym miejscu będzie wyświetlane to, co chcemy, jakiś obrazek, czy po prostu logo BitFenix, prawdopodobnie domyślnie. Dobra. Czyli jeżeli chodzi o przód obudowy bez tej zaślepki. O, co mi się podoba i co, o czym pomyśleli, to to, że tutaj jeżeli mamy kratkę meszową, to od środka jest ona wyścielona gąbką, która zapobiega dostawaniu się kurzu do środka. Ok, tutaj mamy, zajmowaliśmy się przodem. I tak samo magnetyczna tutaj siatka w miejscu, gdzie możemy umieścić wentylatory dodatkowe, których, przypominam, nie ma w zestawie, jest tylko jeden. Ale jeżeli byśmy chcieli, to możemy sobie tutaj zamontować pewnie 120 i 140. Obudowa jest też przeznaczona i w sumie zalecana do chłodzenia tymi chłodnicami dużymi, bo mamy naprawdę tutaj sporo miejsca. Mamy możliwość i przykręcenia tego na górze i po zdjęciu tego właśnie wózka na dyski HDD możemy również tutaj zamontować dużą chłodnicę. Mamy tutaj dużo miejsca, więc mam nadzieję, że kiedyś będę mógł takie coś przetestować, bo nigdy w takie rzeczy się nie bawiłem, w takie chłodzenie. Tylko ten magnet, czy to magnetyczne? Nie, no magnetyczne się trzyma, ok, tylko tutaj troszeczkę odstaje, ale bardzo możliwe, że przez to, że ja to po prostu źle założyłem. O, teraz jest ok. Dobra, nie będę tego zamykał. Otwórzmy sobie drugi panel jeszcze. Otwórzmy sobie drugi panel. Zobaczymy, jak tam się prezentują zatoki z tyłu, ile mamy miejsca na zarządzanie kablami. Tutaj z tego, co widzę, mamy możliwość, budowa jest bardzo lekka bez tych dwóch ścianek i przodu. Tutaj z tego, co widzę, mamy możliwość zamontowania jeszcze jednego dysku SSD. W tym miejscu prawdopodobnie, tak, tutaj mamy takie specjalne podstawki, żeby zamontować to. I miejsca na kable jest, powiem Wam szczerze, no nie mam w tym momencie akurat miarki, ale wystarczająco, powiem tak, nie za dużo, ale wystarczająco, więc jeżeli by ktoś chciał sobie tutaj upchnąć te kable, to myślę, że warto by było zrezygnować z instalacji tutaj dysku SSD i po prostu tutaj sobie ułożyć jakoś kable. Czy ja jeszcze o czymś zapomniałem, czy wszystko powiedziałem? Tutaj mamy SSD-ka od tej strony, mamy tutaj SSD-ka. Płyta główna, jeżeli oczywiście mniejszych rozmiarów ją kupimy, to się zmieści. I tyle, dwa SSD-ki tutaj, więc mamy w sumie 2, 4 na HDD, 2, 3, 4 na SSD, jeden wentylator. I tyle z takich feature'ów na szybko, z takich plusów i minusów oczywiście, bo parę minusów tutaj też powiedziałem, zwłaszcza to, że obudowa jest z takiego tworzywa no, świecącego dosyć mocno, ale ciekawym motywem jest, naprawdę podoba mi się ta góra. Ciekawym motywem jest właśnie taki duży przycisk power, bo czasami ja nie mogę trafić, jak wstaje rano. Jak człowiek wstaje rano i nie widzi jeszcze do końca, ale pierwsze co robi, to włącza komputer, to taki duży przycisk power się naprawdę przydaje. Przycisk reset również, chociaż nie tak często. niektórzy nie podłączają w ogóle przycisku reset i później muszą nurkować gdzieś na płytę główną, żeby tam nacisnąć albo zewrzeć miny. I regulator obrotów wentylatorów również w postaci takiego przycisku. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą obudowę. Tak na szybko. Wygląda fajnie, ciekawe jak sprawdzi się w praktyce. Będę musiał to sprawdzić, ale będę miał taką możliwość tylko wyłącznie wtedy, kiedy zaopatrzę się oczywiście w odpowiednio mniejszą płytę główną. Bo ja w tym momencie wszystko mam w MIDI-tower, więc za duże do tej obudowy, ale z takim okienkiem ciekawie by to wszystko wyglądało. Jeżeli jeszcze wszystko, jakiś radiator fajny na procesor i tak dalej, jakieś podświetlanie, jakieś kurcze chłodzenie cieczą, to by było dobre. No nic. Dobra, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Przepraszam za taki ogólny nieogar i mało miejsca, ale tak już bywa. Trzymajcie się, do usłyszenia, na razie. Pa, pa.